pamiętam. Każdy przecież zawsze czegoś zapomina. Już się bałem, że nie pyknie, o Jezu. Już po prostu miałem przed oczyma spadnięcie. Oh shit. Yo. Dobra. No Swarmers się przynajmniej upgrade'uje. Mam nadzieję. Myślałem, że ten wielki wyjdzie. A dobra, to było w tej chyba kamienie. Albo nie wiem. I don't know. Czy ja wyglądam jak na kogo? Czy ja wyglądam na kogoś, kto się zna na Ratchet & Clank'u? Tak myślałem. Ups, bo mój secret wyszedł na jaw. Masz bombę na razie. To było tutaj, czy to nie było? Dobra, jest checkpoint, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest checkpoint. To jednak nie było tutaj. No cóż. Pobyliłaby się. Upgradeowałbym coś sobie. Ten Shock Ravager byłoby dobrze sobie zupgradeować, bo tak trochę nic nie ma. O, Roltanium sobie wmaksuję na nim i to w sumie tyle, co mogę na nim zrobić. No dobra. Czyli walka z tym... O Jezu. Dobra, teraz kolejny tak naprawdę autoscroller. Sobie ciach. Mogłem w sumie trochę dać dla Nonosformera coś. Przydałoby się. Ale tam dobra, kurde. Zaraz się zupgraduje, będzie kurde. Fajnie. No i to ja rozumiem, kurde. I co ja właśnie rozumiem, kochani moi. Ale że się upgrade'uję, nawet nic nie muszę robić przez większość tej walki. Kurde, no że się nie wiem. Easy. Pamiętam, ale byłem zły, jak pierwszy raz grałem w Tales of Destruction. To po prostu tutaj spadłem. W tej całej walce. I no, nie było ciekawie. Nauczyłem się... w tym momencie wtedy wielu nowych emocji. Bardzo negatywnych emocji. Od razu muszę powiedzieć. Dobra, jeszcze. Alfa Disruptorem cię potraktuję. Cyk, dziękuję. No całkiem sporo Alfa Disruptor. Zupgradeowałem. To jest Alpha Disruptor? Jaki Alpha Disruptor? Ja mówiłem o tym, o pszczółkach. O tym mówiłem. Jak grałem w Console Robot, to myślałem, że te pszczółki, ten Swarmers, to jest... o, mapa, fajnie. Znaczy mapa. Plan Rhino. W ogóle jak tam stoi z tym Rhino? Inventory. No... Bywało lepiej. Znaczy w sumie nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle na obecną chwilę. W sumie nie pamiętam wszystkich lokacji Rhino, bo no jednak już troszeczkę dawno temu grałem w Toda. Ale no, to się okaże. To jest sporo rarytanium. Dobra, więc my chyba nawet pójdziemy sobie tą drogą. Bo w sumie... Bo czemu by nie? Spoko, nie ma sprawy, Talwin. W sumie pójdziemy sobie tą drogą, bo nie ma za bardzo...
nie ma za bardzo... co chciałem powiedzieć? Nie ma za bardzo... minusów na to, bo tam są niby te rarytanium, a rarytanium dla nas jest bardzo dobre. Tylko muszę przypomnieć, nie chciałem tego zrobić. Dobra, więc to jest taki, można powiedzieć, pudelek. Przydałby się jakiś turret, który nie jest na nas marmorem też. Tak w sumie trochę, ale w sumie i tak, tutaj nie będzie za dużo walczenia, więc... a w sumie jest Shock Reveler. Cyk. Jeszcze Rartanium z tego wyłazi, więc kurde. Shock Reveler właśnie jest bardzo dobry według mnie na uzupełnianie sobie Rartanium. Bo prawdopodobieństwo na Rartanium z niego jest bardzo wielkie. O, siema. Więc farmienie sobie na nim Rartanium jest spoko. Jak się ma właśnie taką hordę przeciwników, to jest kurde. O! Halo? Come on. Może na górze mam to zrobić. Tak to jest, jak się gierkę przychodzi na wpół ślepo. Zaskoczy to? Zaskoczę, kurde, no ja bym nie zaskoczył. O, tak też myślałem. Cyk. Kurde, przebra. Bo w sumie to tak trochę było w kształcie twarzy Lombaxa. Więc fajnie. No i kurde, no i to ja rozumiem, no tyle rarytanium. Właśnie to jest fajne w tych bonusowych drogach, bo można tyle rarytanium dostać, że się w głowie nie mieści. Trochę zrąbałem. No. Dobra, jolo. Dobrze! Dobrze, kurde. Siema, co tam? Jak tam? Co tu grane jest? Co tu jest grane? Hu. Cyk, coś tu jest fajnego? Nie. Nie ma tu nic fajnego. Ja chciałem się pobawić. O. Okej. Aha, dobra, i teraz to będzie takie fajne. Musimy tym sterować, to jest całkiem spoko. Mechanika, że jakoś jest to używane więcej niż na innej planecie, bo ja bardzo nie lubię mechanik, które wiecie, programiści spędzają cholera wie ile na to, żeby je zrobić, co nie? I później tak tylko jest używane to tak jak no, raz czy dwa w grze. To jest takie, aha, spoko. No w sumie równie dobrze można było tego nie robić. No to jest właśnie tak, no kilka razy używam. Nie powiedziałbym, że jakoś sporo. Ale... Ups. Nie powiedziałbym, że jakoś sporo, ale przynajmniej te dobre kilka razy jest używane. Co według mnie trochę... wiecie, trochę... zapomniałem jakie to jest słowo. Usprawiedliwia, o! Trochę usprawiedliwia robienie tej mechaniki całej. No i cyk, złota śrubeczka, dziękuję. To szkoda, że przez złote śrubki nie da się czegoś bardziej użytecznego kupować. Według mnie najlepsze użycie złotych śrubek w Ratchetie to było właśnie Ratchet 1. No, w sumie tylko Ratchet 1 i
Nexus chyba? Nexus się kupował się za śrubki? Łota? Nie jestem pewien. Nexus, Boże. Ratchet 1 to według mnie jest najlepsze, że właśnie bronie można było lepsze tylko właśnie za złote śrubki, bo Ratchet 2 według mnie trochę schrzanili z tym, że trzeba było upgrade'y kupować. W sensie, trzeba było, no. Za tytanowe śrubki dostawałeś tylko no, upgrade'y, a nie coś innego. Znaczy, technicznie to jest prawie to samo, ale nie do końca. Mówię, Ratchet 2 to i tak mi się nie podoba z systemem broni bardzo. Ale lepsze to niż nic, jak to mówią. O, autoscroll, zapomniałem kompletnie o nim. No cóż. This dude is really starting to annoy me. Hater. No to cóż, to se pogramy w Space Invaders. Nie jest to takie złe w sumie. Bardzo lubię nawet te... Znaczy... Wow, Clank! Check out that black hole. Znaczy, jakby to powiedzieć. Nie mam nic do nich, o. Why must we always choose between certain death and probable death? Okay. Ziomeczki, halo. Dziękuję. Adjusting trajectory to accommodate the black hole's pull. Initiating quasar boost. Dobra, kurde. Bardzo mi się podoba ta statystyka, tak by the way. To jest świetne. Swoją drogą aż widzę mniejszą rozdzielczość tej gry, bo mi się czarne paski nagle pojawiły na ekranie. Znaczy to chyba było cały czas, ale nie wiem, no. Kurde, ale serio. Dobra, i teraz jedziemy niszczyć bar piratów. Lubię strasznie tą estetykę, kurde. Jeszcze jakby to trochę ulepszyli i wydali jako remaster, no wiecie. Wing wing, notch notch. To by było cool, ale nie, to by było spoko bardzo. Ale ja bym chciał remaster. cała seria Future u mnie będzie polegała na tym, jak ja bardzo chcę sagę Future, żeby dostała remaster HD. W sumie mogę to powiedzieć, że to powinien być remaster HD, bo żadna z tych gier nawet nie chodzi w HD, więc... Już nie wspomnę nawet o Full HD. Dziękuję. Muzyka też tu jest spoko bardzo. Tam akurat nawet mógłbym słuchać tak normalnie sobie. Jest to taka, że bez sytuacji, w jakiej się znajdujemy w grze, działaby taka na słuchanie. Może dlatego, że jest trochę taka energiczna? Czy dlatego? Okej, dobra, już się wiem, że ominę ją. Cyk. O nie! Clank, hop on that turret! No i rozwaliliśmy ich bar. Rip bar. Cyk, dziękuję. Teraz tu pewnie będzie kolejny ten do złotej śrubki. Nie rozwalajcie mnie, błagam. Bliska, nie rozwalajcie mnie! Ziomeczki! Ziomeczki, proszę, nie rozwalajcie mnie. Cyk, dobrze. Chyba to nie ma skill pointa za to, żeby nie zdobywać w ogóle obrażeń. Nie. Chyba nie ma. Bo ja się mylę. Nie wiem. Może jedno i drugie? Może i nie ma i ja się mylę dodatkowo. O, i tutaj gdzieś będzie. Dobrze, no i złota śrubka, dziękuję bardzo. No i nie ma pubu. RIP pub.
Taki będzie tytuł odcinka, Rip Pub. Po prostu Rip Bar, żeby wszyscy widzieli, co chodzi. To się też w Polsce nazywa pub? Chyba nie, nie wiem w sumie. Nie chodzę tam, więc mam wiedzieć. I rozwalamy. Ale to fajnie wygląda. Oj, kolejna rzecz z całej tej serii, jaką wyniesiemy, to to. Pixel bardzo lubi Saga Future, czyli uważa, że jest bardzo ładna. Dobra, tam. Rozwalajcie się, kurde. No i zaraz wejdziemy do czarnej dziury! I nie, nie mam na myśli szkoły. Szkoły są teraz zamknięte. Znaczy są zamknięte, już nie wspomnę o tym nawet zresztą w wakacje, ale... To już mały szczegół. Ja już nie ogarniam, kiedy same nie są. Tak to jest, jak się skończy szkoła 4 miesiące wcześniej niż co w sumie się powinno. O, ten środek czarnej dziury też jest zacny. O. To i ten ziomeczek jest... Okej. Okay. No to jest finałowy boss technicznie tych szczelanek, więc... Jego design to jest praktycznie połączenie tych wszystkich, jak już walczyliśmy z nim, więc to nie jest jakieś bardzo specjalne, ale... Lepsze to niż nic, jak to mówię. Jak zwykle ten myk jest taki, że mamy jakąś tam małą szansę na to, że pokaże swój tam jakiś punkt. Co swoją drogą ostatnio... Co swoją drogą tego się dowiedziałem z speedruna Ratcheta i Clanka. Właśnie to jest po prostu RNG, a nie że to jest jakaś faza. Nie za bardzo zwracałem kiedykolwiek uwagi na tych bossów, więc może mi to trochę umknęło uwagi, że właśnie nie pokazują zawsze tego swojego punktu w tym samym momencie, jak to ujmę. Że to jest RNG, ale cóż. Człowiek się uczy wszystkiego całe życie, jak to mówię. Nawet grę, którą przychodziłeś milion razy i nigdy nie zauważyłeś tego małego szczegółu, że coś jest RNG. O, ale ja mam bardzo dobre RNG nawet. Kurde, nawet powtórzył animację z pokazywania tego punktu. Nie, kurde. Dobrze! To też ciekawostka, w speedrunach nawet trzeba zebrać tutaj wszystkie cały czas. Nawet jak się jest na wyspocentowanym sejgie, to w speedrunach trzeba tu zbierać te... te piramidki do złotych śrubek. Bo inaczej ci się pokazuje tekst. No, nie zebrałeś tam tego i tego. I siesz w Ratcheta i nie umiesz grać i w ogóle spadaj. Nie sądzę, że na tą sesję mi się uda zrobić ten level, ale przynajmniej zrobię jedną część jego. Dobra, więc idziemy sobie tutaj. Dobra, tam. Dimensionator, kurde. Jademy tutaj. No i dobra. To jest taka... No tak samo jak mieliśmy na... Boże, nie pamiętam teraz nazwy tej planety, ale jestem głupy. Na drugiej planecie, na jakiej się znaleźliśmy, był ten sam poziom zagadkowy, tylko teraz mam trochę walczenia. I za nich się dostaje masę expa, więc... Znaczy za tych gości, więc... No nie w niego! Nie w niego, on jest nieśmiertelny, come on man! Okej, dobra, trochę tego nie przemyślałem. Goddammit.
masa expa po prostu za nich jest, a oni są nieśmiertelni. Nie wiem w sumie, czemu gra ich traktuje jak przeciwników. To jest według mnie po prostu debilizm, że no, potraktujemy ich jak przeciwników i wszystkie bronie, które auto namierzają na przeciwników, namierzają też na nich i to jest głupie, no podoba mi się. Jeśli to nie poroba, tak nie powinno być. Ej, halo. Ej. O. Ups. Dobra. Dolecę tam chyba? Nie dolecę. To zbieram to sobie, bo jest całkiem sporo rzeczy tutaj do zbierania. Dobra, co teraz mam zrobić? Tam jest? Czy ja dobrze widzę? Nie dobrze widzę. Jestem ślepy przecież. Po to mam okulary. O. Cyk. O, czy to spadły? Tak, spadły. O. Przejście. Fajnie. Cyk. No i dziękuję. Zarobiliśmy miliony pieniędzy. Dziękuję. No i teraz oczywiście musimy użyć tego koleżkę, żeby się tam przedostać. Fajny jest ten Gelnator. To jest fajna broń, którą szkoda, że trochę nie używali bardziej w gameplayu. To autentycznie mogę powiedzieć, to jest jedna taka mini taka pierdółka, którą uważam, że fajnie by było, jakby była wykorzystywana w normalnym gameplayu, a nie tylko w... nazwę to minigierką taką, no, że mamy sekcję tutaj z rozwiązywaniem w cudzysłowie zagadek. Szkoda właśnie, że nie jest to po prostu używane w normalnej grze. No, spróbujcie się do tego dostać. Ja, frajerzy, nie dostaniecie się. Ja. Cyk. I teraz. No. O. O. I level 5. W sumie za bardzo się to nie zmieniło. Tylko teraz mam po prostu taki czerwony myk. Więc teraz możemy inne bronie levelować. Okej. Nie wiem w sumie po cholerę ktoś miałby się męczyć z timingiem tutaj, jak może po prostu obok tu dać tyle. Nie rozumiem tego po prostu. Komu by to miało służyć? Okej, no i idziemy dalej. Czy tam jest na górze coś? Nie. Tam? Tam coś jest! W sumie tam też jest coś. No dobra. No to lecimy, kurde. Halo, dzień dobry. Co tu się dzieje? Ach, brak tego box breakera mnie boli, więc chyba wrócę sobie na arenkę. Można? A gdyby tak streamka walnąć z arenki? O, to było fajne. Przy okazji mógłbym też zrobić streama z przechodzenia arenki w Secret Agent Clanku. Tak, nadal pamiętam, że miałem zrobić ten odcinek z przechodzenia areny. Wiem. Tylko nigdy nie miałem jakoś za bardzo chęci, żeby to zrobić. Ale no cóż. Teraz sobie tutaj otwieramy. Dużo dzisiaj złotych śrubek zebraliśmy. Jestem dumny z tego wyniku. Co nie wiem ile. Wydaje mi się, że 5 chyba. Ale mogę się mylić. Więc znając mnie, to pewnie za dużo powiedziałem, więc powiem 3 pewnie. Coś w tym stylu. Pyk. Potrzebuję chyba. No, nie potrzebuję do tego. Żelu. Okej. Okay. I w sumie... Wow. Hej, ale nie rób mi tego.
O. God damn it. Złap się. Dobrze! Dobrze, to ja rozumiem, kurde. Gen. Nie rozumiem po co serio tutaj w ogóle. Tylko, że... Tylko po to, żeby mi życie utrudnić. No, easy. Dobra, więc chyba teraz tego kolegę sobie pobiegnie, bo on jest spoko bronią. Jego, on się dość sporo upgrade'uje, bo jego masa XP masakrycznie wymaga na niego. Masakryczna ilość XP do niego jest wymagana. O, to chciałem powiedzieć. Polska język być trudna. Pek, pek, pek. Chwilę po prostu destrukcja w tej grze. W ogóle w Ratchetach. Destrukcja w Ratchetach to jest po prostu selling point. No. Szkoda, że to nie pokazuje po prostu, że drzwi się podnoszą tak lekko. Według mnie to byłoby trochę lepsze. Ale co ja tam wiem? Tak, no wiecie, że nie, że po prostu technicznie obracacie to, ale nic się nie dzieje. Tylko no, pokazuje wam kamera, no, że tutaj się coś stanie, a według mnie lepiej było, jakby pokazywało, że coś się po prostu dzieje, jak to kręcisz, a nie, że tylko no, kręcisz się i widzisz, że coś z danym elementem, na który kamera pokazuje, tu musi coś stać. Tam nic nie ma. Elo, zimeczku. Elo, zimeczku. Boże, już się w nich. Nie. Daj mi to. Teraz Gargoyle Fest! No może nie aż takie Gargoyle Fest, ale... Okej. Zasłużyłem na to. Tam na górze chyba coś jest, nie? A nie, tutaj coś jest. Co to jest? Nie, serio się pytam, co to jest. gadgets. Tego nie ma. Inwentory. O, może tutaj coś będzie. The Crypto. Nie, to nie jest to. Wash. To nie jest to. Box Basher 2000! To jest to! Dobrze! No to teraz nie muszę się wracać na arenę. Kurde! Zapomniałem, że to tutaj się dostaje. Kurde, ale fajna niespodzianka. Teraz to ja mogę siać spustoszenie dosłownie. Dobra, moi drodzy. To było na tyle. Zaczytaj Clanka. Na razie. Dalszą część tej planety zrobimy w następnym odcinku, bo już nam brakuje czasu antynowego. No i cóż, no, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wrócimy jeszcze tam do statku. Na razie, cześć! Pa, pa!